Witamy w grubaskach o Star Wars, już nie podaję, który odcinek, bo oczywiście nie wiemy, który odcinek. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, ponieważ sobie tak siedzimy i gadamy po prostu. I pogadajmy sobie o Squadronsach. Nowej grze, tak. W świecie Gwiezdnych Wojen. Nie jest zbyt obfite w wydawaniu nowych gier ze świata. Znaczy, co chwilę się dowiadujemy, że kolejną grę ze Star Wars anulowano. Tak, i wygląda z opisu, jakby była wow, to będzie to. No nie, jednak nie. Bo anulujemy. Lecimy z innym tematem. Ja powiem od razu tak. Ja nie jestem wielkim fanem symulatorów lotu i w ogóle arcade'owych strzelanek, które dzieją się w jakichkolwiek realiach statków, czy to będą kosmiczne, czy drugowojenne, nie jara mnie to w ogóle. Więc ta gra nie była na moim radarze zainteresowań. Pewnie na twoim radarze jest bardziej Fallen Order 2. Tak, chociaż ja najbardziej czekam na jakiegoś RPGa, no ale to poruszaliśmy to też. Chyba każdy, tak. Tak, jakby i ta gra, no ja wiedziałem, że w nią zagram. Wiedziałem, bo to są Gwiezdne Wojny i muszę w to zagrać. Z ciekawości, żeby zobaczyć, ale no nie było to nic, co bardzo by mnie jarało już przed premierą. Nie bawiłem się przy tej grze tak jak przy Rogue Squadron za dzieciaka. Ale to może to jest dobra kwestia, że właśnie za dzieciaka. Za nie? dzieciaka. Za dzieciaka, jakby dużo więcej, myślę, się wybaczało. Tak. Dużo więcej. A sama gra, dobrze się bawiłem. I to jakby w tym mogę zamknąć już całe swoje recenzje i wrażenia z tej gry. Było okej. Tak. I to jest, wiesz co, to jest, myślę, ja też bym się pod tym podpisał, że było okej. Natomiast, no bo ta gra jest mała. Mała jest. W sensie jest, tam 8 statków, po 4 na każdą stronę. To mnie zdziwiło. Tak naprawdę dwa tryby rozgrywki multiplayer plus jakaś tam kampania single player, lepsza czy gorsza. No wiadomo, że to bardziej w roli samouczka jest ta kampania single player. Jakąś tam historię kanoniczną przedstawia, ale właśnie tutaj to, o czym żeśmy mówili przy okazji filmów, to znaczy w grze Star Wars Squadrons też widać jakieś tam wzorowanie się na dobrych pomysłach i na dobrych, jakby widać taką trochę miłość do Gwiezdnych Wojen. Tak. To znaczy mamy te kokpity, które są fajnie odwzorowane. Tak. Mamy to, że w zasadzie myślałem, że to jest niemożliwe, a jednak to się udało. Połączono grę symulacyjną bardziej, gdzie, prawda, możesz sobie założyć hełm VR, wziąć ten joystick, tą przepustnicę i w ogóle, nie wiem, no tam umierać z radości latając, tak, albo żygając. Błędnik szaleje, nie? Latając w kokpicie tych myśliwców. A z drugiej strony właśnie arcade'owa gierka, gdzie można sobie usiąść, pyk, odpalić meczyk, tak jak, nie wiem, w Battlefroncie na przykład. Usiąść, odpalić meczyk, polatać chwilę, postrzelać na myszce, klawiaturze, padzie, wszystko jedno. I jakby i tyle, nie? A nie musisz się w to, nie wiem, wciągać, oczywiście, no, easy to learn, hard to master, wiadomo. Tak. Ale właśnie można sobie tak pograć na chillu. Tak, na chillu, nie? Kanapowa gra trochę. Tak, żeby na konsoli odpalić, tak, na padzie i sobie polatać. Ja jaki zarzut mam wobec tej gry, to dobra, no nie jest jakiś ogromny zarzut, ale to jest przykład gry, która już reklamowana, już na etapie marketingu jest taka, że słuchajcie, to jest super fajna, piękna gra. Ale jak chcecie przeżyć ją naprawdę w pełni, no to dopiero w VR-ze. I to mnie troszeczkę odrzuca, bo ja nie kupię specjalnie hełmu po tą grę. Nie będę się bawił w tą technologię VR dla tej jednej gry. To jest, wiecie, tak jak, no ta gra tutaj wygląda ładnie, ale odpalicie ją w 4K, to tam dodaliśmy coś ekstra jeszcze do tego. Dopiero ci, którzy mają 4K, to zobaczą. To jest ta sytuacja, że wiecie, no dostaniecie wszyscy niby ten sam produkt, ale tak naprawdę ci, którzy mają VR-a, to dopiero dostaną no, ten produkt. No, VR-a, joystick, tak, no to wtedy... To jest takie trochę pompowanie, wtedy, tak. Mam wrażenie, robienie tej gry pod tego lepszego, bogatszego odbiorcę. No, trochę... no tak, a z drugiej strony jakby ta zapowiedź, że tam nie masz żadnych, że nie będzie do kupienia żadnych dodatków, no tak, żadnych DLC, że kupiłeś tę grę za jakąś tam kwotę, baw się, koniec. Jest też dziwne, bo to się aż prosi do tego, żeby wydać, nie wiem, Squadrons 2 albo mega DLC, tak jak do Overwatcha było, tak? Overwatch 2 no jest tak naprawdę będzie, DLC, no, tak, czy będzie, tak. Jest tak naprawdę dodatkiem, bo jest kompatybilny z jedynką.
No to tu się aż prosi do tego, to prawda, żeby zestaw jakieś... na przykład 4 nowych statków, nie? Albo 8. Nie, albo na przykład jakieś, prawda, scenerie i statki z czasów Wojen Klonów, nie? I w ogóle czasy Wojen Klonów. To, że gra, która jest skupiona na trybie sieciowym, ma 2 tryby sieciowe, no tak. Nie ma na przykład jakiegoś obrony konwoju albo coś takiego, też jest... No ktoś tutaj majstrował przy tej grze. Albo tutaj widać, że ma pola do popisu, tak jak no, przytoczyłeś fajnie Overwatcha, jak tam jest salon gier, że gracze mogą tworzyć swoje tryby. To się aż prosi o jakieś, nie wiem, na przykład wyścigi jeszcze, slalomy, labirynty, żeby się pobawić troszeczkę w innej formule w tej grze. To, zwłaszcza jak już masz tego, już, ten joystick i ten tak, hełm VR, tak, tak, nie? Tak, faktycznie z tym DLC, no nie wiem, dodajmy statki, które na przykład nie mając DLC, ty zobaczysz, że przeciwnik ma ten statek, ale nie możesz nim latać, dopóki nie kupisz. No to aż prosi się w tej grze, żeby to monetyzować, a monetyzowali biednego Battlefronta, a monetyzowali w ten okrutny sposób. A tutaj w tej grze i mnie rozczarowała ilość myśliwców. Spodziewałem się większej ilości maszyn. One są bardzo fajnie zrobione, różnią się, fajnie się nimi lata, w zupełnie innym stylu. Ale 4 na stronę? Tak jakoś... No tak, trochę to jest mało, trochę mało. To jest ktoś, znaczy to jest tak, że ktoś miał chyba pomysł na grę. Natomiast przyszedł ktoś od Excela i powiedział: super pomysł, ale dajemy wam 1/3 budżetu, co żeście tak, sobie wymyślili. Tak, mam wrażenie, że zachował się i bardzo dobrze, bo to się udało, zachował się cały rdzeń tej gry, ta gra, która miała to czym ta gra miała być, to jest. Ale została wykastrowana z dodatkowego kontentu. Można, pamiętacie, tu można się bawić, można wprowadzić jeszcze inną, trzecią nację, na przykład Gwiezdnych Piratów albo Najemników, inne statki porobić, inne tryby, tak jak mówiliśmy. Niech będą specjalne, tak jak w Battlefroncie bardzo fajnie to działało, że masz power-upa, przejmujesz na 30 sekund czy na minutę AT-AT. Weźmy tutaj Gwiezdny Niszczyciel, że wchodzisz na pokład i masz, nie wiem, inne sterowanie, możesz turbolaserami walić. No. Super tak. By to było. No tu, to ta gra jest okej, okay, a tam mnóstwa rzeczy ja bym jeszcze pododawał. Mnóstwa rzeczy nie ma. Nie no ma, tylko tak. No, jakby znowu z drugiej strony patrząc, musi być ten moment, w którym mówimy stop, nie? No bo to są, no tak, dwie, tak, to tak, są okay, Gwiezdne Wojny. Tu można dodać ile się chce. Milion rzeczy. Tak, milion tak. Rzeczy. W tym na przykład, nie wiem, 3 rodzaje X-Wingów, no i to jakby tak. Tak, stary, normalny i ten najnowszy w sensie z trylogii. No i to prequel, wiecie, nie? To można zastąpić craftingiem własnej maszyny, tak? No i tutaj to też wszystko jest, core został, natomiast ktoś tutaj ciął bardzo mocno, nie wiem, nie wiedząc, czy to się sprzeda. No, jakby tak, tak, to było zachowawczo, to nie to, że tej grze tak mocno brakuje, tylko tak zróbmy tak, to jest taka porządna, grzeczna gra, wszystko jest. Marketing też nie był jakiś nie był powalający, nie był szalony. Tak, widać, że, tak, tak. Że to tak właśnie nie wiadomo. Plakaciki, gameplaye, zwiastuny fajnie wyglądające i tak dalej, ale bazujące na bardzo prostym przekazie, nie wchodzącym w głębie w ogóle Gwiezdnych Wojen, bo tam nie było nawet smaczków specjalnie, jakichś fanserwisów dla fanów. No w kampanii. No w kampanii, okej. Okay. Bo po prostu w zwiastunie to jest, no jesteś pilotem albo tego, albo dobrej rebelii, albo nawet nie złej, ale tej dominującego imperium i walczcie między sobą, bawcie się. Ja wiem, że tutaj nie dało się wpleść magii Gwiezdnej Wojny w postaci mocy mieczy świetlnych, ale czegoś mi tu zabrakło, takiego muzyka gra, statki są, jest okej, okay. Czy to tak, był... miło się gra. Miło się gra, odbiór tej gry, sam gameplay i feel tych statków jest świetny. To jest bardzo przyjemne. Technicznie ta gra jest wykonana, nie spotkałem się prawie chyba z żadnymi bugami podczas tego, co grałem. Jest też całkiem nieźle zoptymalizowana, bo tak, śmiga. Daje radę nawet, to nie trzeba mieć tam RTX-a 3090, tak, żeby w 4K to odpalić w ogóle na wysokich, może nie na ultra, ale na wysokich ustawieniach, więc jakby tak, daje radę. I tak. EA ma, nie wiem, jakąś taką tendencję do wydawania gier bardzo zachowawczo i zaraz będzie ratowanie tej gry, bo czuję, że będzie odpływ graczy, że się wznudzi i zaraz tak, będzie... Za dobra, będzie... update'ujemy, dodajemy wam to, nowe funkcje, coś, co powinno już być na początku. W Battlefroncie było to samo, ta gra została dobrze i szczęśliwie uratowana,
Ale byli na granicy tego, że gracze wymrą po prostu. Tak, że... Znaczy, tam też właśnie do tego nawiązałeś. No w Battlefroncie też widać tą jakby miłość do Gwiezdnych Wojen. Tak. Nie, tak. Bo mogli na tym położyć lachę. No mogli, wtedy, tak. Okej, okay, gra się to, nie tak. sprzedała... Nie udało się. Nie sprzedajemy do niej żadnych DLC, bo się nie da, a usiedli, kurczę, i przez tam 3 miesiące... Wyjątkowo, tak. naprawdę. Pomimo tego, że no właśnie nie ma do tej gry DLC, więc to też nie było tak, że no dobra, przyciśniemy, to sprzedamy DLC i zarobimy trochę. Nie, no jakby dla graczy, nie? Zrobili, znaczy ktoś żeby uratować. Oczywiście ktoś może w komentarzu zarzucić, że skoro nie ma DLC teraz, to być może będą, my o tym nie wiemy. Tylko, że znając marketing EA i już wydawców obecnych w realiach, najczęściej przy sprzedaży gry przy premierze sprzedaje się już Season Passa, który będzie zapowiadał to... A tu tego to, nie ma i tu tego nie wprost ma. Było nie powiedziane, ma. Że nie ma. Oczywiście to możemy sobie to między bajki włożyć. Mogą powiedzieć, no tak, tak, mówiliśmy, że nie będzie, ale jednak ale jest. Ale jednak, słuchajcie, rynek się zmienił. Wiadomo, ale jakby jednym z kluczowych elementów marketingu jest właśnie podkreślanie to, że to jest zamknięta tak, gra. Tak, tak. I mi się wydaje, że w przyszłym roku będziemy wspominać tą grę. I będzie tam się działo... Kilka, może kilkanaście tysięcy graczy, fanatyków latania statkami, bo ta gra nic więcej nam nie zostanie. Tak, tam zostaną ci, którzy lubią tacy masterzy, tak. że już nikt inny do tej gry nie wejdzie, nie bo będzie się tak. w respawn pojcie pojawiał i będzie ginął, nie? Tak. No tak, tak, tak. No, no to arcade'owa gra, ja mam wiesz co, takie porównanie. I mi się wydaje, że ta gra trochę wygląda, jakby miała być zostać wydana na automaty w gralni gdzieś w pubie, że przyjeżdżasz na wakacje, na kolonie. Wrzucasz pieniądze. Wiesz, obok jest pinball, a tutaj jest Squadrons i grasz sobie, to jest taka zajawka. Pamiętam tą grę z kolonii, ale była super, latałem X-Wingiem, TIE Fighterem, ale generalnie jakbyś miał ten automat codziennie w domu i codziennie w to grał, to coś tak... Ktoś kiedyś powiedział, że to jest tak, że jak wyszła ta, nie wiem, kilkuminutowa VR Missions do Battlefronta pierwszego, to że ktoś wziął ten pomysł i zrobił na tej podstawie grę całą. Grę. No i znowu, jakby podkreślając, to ta gra dostaje jakby spokojnie czwórkę. Mhm. Nie? Technicznie, w sensie graficznie. Czwórkę szkolną, nie że 4/10. Dostaje czwórkę, jakby im bardziej ją rozbierasz na części pierwsze, tym mniej masz się do czego przyczepić. Tak. Ale jak jej nie rozbierasz, no to myślisz sobie, w ogóle... Co ja mam tam robić? Tak. Cały czas zestrzeliwywać wrogie statki? No dobrze. Ja ostatnio sobie w głowie porównywałem to, czemu tak podobało mi się Rogue Squadron. Wspomniałem to, że grałem to jako dzieciaka i oczywiście perspektywa zina, zamglona, nostalgia i tak dalej. Ale przypomniałem sobie, że w Rogue Squadron każda misja troszeczkę polegała na czymś innym, bo nie była tylko walka ze statkami, ale była działanie w atmosferze, było niszczenie dewastatorów niszczących planetę, było zestrzeliwanie poszczególnych części statków typu wieżyczki i tak dalej, i tak dalej. Było oplątywanie AT-AT linką. To były rzeczy inne, wymagające innego skilla, innego podejścia, a nie tylko no, ganiania kogoś na radarze po mapie. No nie wiem, zabrakło mi tutaj odtworzenia na przykład właśnie chociażby w postaci kolejnego DLC. Zróbmy atak na pierwszą gwiazdę śmierci. Wciel się w tego Luka, spróbuj trafić tymi rakietami, przeżyć w tym tunelu turbolaserów. Niech, wyczekaj moment, aż Han Solo zleci i musisz przeżyć do momentu, aż Vader cię nie zestrzeli, tylko tam wiesz, Han ci pomoże, strzelę rakietami, jakieś takie, nie wiem, takie bazowanie na tych schematach filmowych, ale wprowadzenie czegoś innego, no bo no, po prostu poza fanatykami, tak jak powiedziałeś, którzy będą masterować tą grę, no ile można w tej grze latać i zestrzeliwać te statki, no. Tak, po prostu. I to jest myślę podstawowy problem. Bez nowego kontentu w tej grze jeszcze... No właśnie, ja jestem bardzo ciekaw, jak nie wiem, jak się za rok albo za pół roku, jak ona będzie wyglądała. No bo teraz to jest nowe, świeże i tak dalej. Poza tym my też mamy, myślę, zamglony obraz trochę, dlatego że no chociażby, nie wiem, wall na Facebooku, no to jest... Nasi znajomi, no to są ludzie, którzy też są jakoś tam fanami, więc jakby nie widzisz, co, że tak powiem, normalny Kowalski, normalny gracz, tak? Czy on gra w ogóle w tę grę, czy nie? Chociaż jakby należy oddać tutaj, że zbiera może nie rewelacyjne, ale całkiem niezłe recenzje. Niezłe, porządne, tak. No, tak, no bo to jest właśnie chyba to, o czym mówię, czyli że jak o niej myślisz
rozbierasz ją na czynniki pierwsze, czyli tam technika, wygląd, muzyka i tak dalej, to jakby nie ma się do czego doczepić. Tak, jestem pod wrażeniem jej, że oni poszli w dosyć niszę taką, jeżeli chodzi o gaming, bo Battlefront, FPS, to wszyscy w to praktycznie grają, nawet ludzie, którzy nie lubią tego, wolą strategię, to popykają w te FPS-y dla zabawy. Fallen Order, przepraszam. Arcade'owa, typowa pod konsolę, zręcznościówka, ale też na easy, praktycznie każdy ją przejdzie. Fajne story, jakby taka typowa gra akcji, Uncharted i tak dalej, i tak dalej. I nagle symulator lotu. Ja nie wiem, czy następne nie będzie remake Racera, no, czy nie będzie wyścigów, podów na przykład, bo to, tak. Jakby, to jest takie szukanie jakichś takich dziwnych niszy, no wciąż na te RPG nie możemy się doczekać, ale no jakby szukają cały czas, jakby, jak ty to mówisz, że oni tak próbują, tak wiesz, macki wyciągają. Tak. Pukają, tak. Gdzie tutaj gdzieś to się znajdzie, jakaś widownia taka jak kiedyś, no. Ja powiem wam, gdzie znajdziecie jej widownię, zróbcie po prostu remaster Jedi Knighta, no, albo Jedi Outcast, no, gotowe, no. Zróbcie tą grę po prostu w takiej samej, tylko nowej odsłonie. Na tym, na nowym silniku. Tak. I tyle, i to już wystarczy, co trzeba, tryb sieciowy, fajna fabuła, gotowe, no, tylko że jakoś ta gier się teraz tak nie robi. Więc tak, ja też się podpisuję pod twoją oceną, 4/6. Fajna gra do popykania, lubicie zlatać z klatkami. Spoko, zobaczymy za rok. Zobaczymy za rok, czy będzie się dalej latać setka. Czy to był taki strzał, jakby niskobudżetowy strzał, który... Tak, jak pójdzie dalej ta gra w rozwoju sieciowym, bo to jest najważniejsze. Dzięki. Pamiętajcie o łapeczce w górę, pamiętajcie o komentarzach, bo są do waszej dyspozycji. Tak, dajcie wiadomo, znać, czy gracie w ogóle. Dajcie znać, czy gracie, jeśli gracie, to na jakiej platformie. PlayStation 4, Xbox... I czy PC niedługo, tak, czy niedługo PlayStation 5 i Xbox Series X też chyba będzie, chyba to będzie działało, nie wiem. Na pewno. No, myślę, że musi. Tak mi się wydaje. No, musi, no. Musimy doczytać, to jest chyba też na next genowa. Tak. No i dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, pa, pa.